ziomki kochane moje małe, ziomaski milutkie, przefajne. Ten filmik tutaj cię teraz napierniczam, to akurat jest taki porównawczy filmik o brzmieniu Line 6, bo ktoś mi tam na Asku napisał, że ja promuję Line 6, a przecież to brzmi jak gówno. Oczywiście zależy tutaj, jaki to ten Line 6 jest, bo jeśli chodzi o zwykłego jakiegoś małego kombiaczka, to owszem, może to brzmieć średniawo, ale tutaj obczajcie sobie właśnie, jak brzmi to, co teraz ustawiłem. Powiem wam dokładnie po prostu, jak sobie to poustawiałem. Pierwsza rzecz, head Line 6 jest podpięty do dwóch kolumn. Tak, do dwóch kolumn Lavoga na dwóch głośnikach Celestron V30. Zobaczcie sobie zresztą sami, żeby nie być gołosłowny. Uwaga! Wszystko widać jak na dłoni. O, zarumiście, naprawdę. Dobra. Czyli tak, panie i panowie. Kochane panie i panie. Bo dużo osób mówiło, że jakiś tam filmik, który miałem właśnie ostatnio zrobiony, że dużo osób mówiło, że zarąbiste brzmienie, coś ty zrobisz z tym brzmieniem i tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie teraz, jak ja to zorganizowałem i jak mi to brzmi. Zaraz będę grać, ale zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda cały ten system. Czyli tak, Headline 6 jest tutaj dupnie. Tu jest Headline 6 podłączony. Do niego jest, w nim są dwa wyjścia na kolumny. Czyli mogę podłączyć dwie kolumny do tego wzmacniacza. Czyli tak, podłączona jest ta kolumna. Myślę, że tutaj, że ją widzicie wyraźnie. Zerknę sobie, czy wszystko widzicie. Mam zepsutą kamerę. Dobra, jest. Tutaj kablem jest podłączona też ta kolumna Soundman 4x12. Z gitary wychodzi kabel. Idzie przez kaczkę Black Cat Moan Rocktron, o której już mówiłem i są też filmy. Później dalej sygnał idzie przez... To jest ten mój łańcuch cały efektów, który mam podłączony. Idzie Tube Screamer, TS9DX, później jest Yo-Yo kompresor, później mamy Ibanez CF7 Chorus Flanger, później BBE Sonic Maximizer, bramka szumów Noise Reducer NR300 Behringera i to idzie bezpośrednio do wzmacniacza, do Line 6. Włączone efekty mam Ibanez Tube Screamer. Zaraz wam pokażę, jak to generalnie ustawione jest. Level, czyli głośność Tube Screamera jest na maksa, a przestęp, czyli drive, jest na godzinę powiedzmy tak w pół do dziesiątej, o tak można powiedzieć, w pół do dziesiątej. Barwa jest na 13, a ten mod, czyli tryb, jest na TS9, czyli taki standardowy. Czyli widzicie, tutaj mam zrobione tak, że sygnał przechodzi przez po prostu dopalacz. Dobra, dalej idziemy tutaj. To jest wyłączone, to jest wyłączone. BBS Sonic Maximizer jest włączony. Godzina 11, low contour, no i proces jest na godzinę 14. Bramka szumów ustawiona tak, żeby mi tutaj nie buczało. Wzmacniacz z kolei Line 6 jest spuszczony na kanał metal. Zaraz sobie posłuchacie, jak on sam brzmi. Czekajcie, sprawdzę Sesmana. Dobra, kochanie moje małe, gitarko, chodź dobry. Dobra, czyli teraz tak, teraz mam, zrobię tak, że mam Tube Screamera wyłączonego i sam przester z pieca puszczam, uwaga. Brzmi jak brzmi, to mam jeszcze delikatny reverb odkręcony. Teraz sobie zobaczcie, jak
jak zmieni się brzmienie przez właśnie dopalenie. Dopalam, jakby można powiedzieć, cyfrę dopalam, czy tranzystor cyfrę dopalam dopalaczem do lampowego. Do lampowych znowu. Generalnie zasada jest taka, moje kochane ziomeczki, że eksperymentować. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki. Każdy może i każdy powinien właściwie, bo przez eksperymentowanie właśnie uzyskałem takie brzmienie, no które teraz się odrobinkę zmieniło, bo założyłem nowe struny. Przy tym miałem stare struny i to brzmienie było bardziej takie soczyste, teraz jest bardziej metaliczne. No, są też różne opinie ludzi, którzy mówią, że brzmienie na różnych strunach, na przykład niektórzy lubią właśnie specjalnie mieć stare struny, niektórzy lubią mieć nowe, więc to ja lubię i tak, generalnie teraz dobra, obczajać jak to mniej więcej brzmi, z włączonym dopalaczem. Teraz bez dopalacza. Zobaczmy teraz, jak będzie to brzmiało, jeśli odłączę jedną z kolumn, czyli na przykład odłączę soundmana, zostawimy tylko samą lawogę. Uwaga! Uwaga, nie krępujcie się, słuchajcie. Teraz mamy bez soundmana, sama lawoga, prawda? Zobaczmy, jak będzie brzmiał z kolei sam soundman. O, teraz zobaczmy. Thank you.
zupełnie jest inne brzmienie, czyli teraz generalnie ta barwa na przykład Sondmana z tej kolumny brzmi troszeczkę jaśniej, bardziej można powiedzieć głębiej, bo jest ta, są cztery głośniki. Brzmi troszeczkę jaśniej, na labodze troszeczkę brzmi tak ciemnawo, ale teraz połączenie obu kolumn sprawia, że po prostu brzmienie zaczyna się robić. To jest efekt kombinowania ze sprzętem, więc pamiętajcie, kombinujcie. Wiem, że niektórzy z Was, przynajmniej może nawet większość, no po prostu nie ma takiej możliwości, no nie ma tylu wzmacniaczy, no tylu, ja znowu też dużo nie mam, ale nie ma tak wzmacniaczy, żeby sobie z nimi kombinować i się bawić. W każdym razie widzicie, tutaj uzyskanie takiego fajnego zwiększenia sustainu i stworzenia bardziej takiego dźwięku, takiego bardziej mięsistego, pozwoliło mi właśnie dałem radę to zrobić dzięki właśnie temu Tube Screamerowi. Oczywiście więcej jest takich efektów, które są służą jako dopalacze. No chociażby jak wiecie, firma Yoyo robi dużo różnych przesterów. No generalnie właściwie tam są same przestery, które ta firma robi. No i warto sobie kombinować i właśnie różne brzmienia uzyskiwać i nie bójcie się eksperymentowania właśnie, bo to jest najważniejsze, że szukanie własnego brzmienia to nie tyle jest podgapianie, kto jakiego wzmacniacza używa, ale też wyszukiwanie swojego własnego, swojej własnej barwy. No, bądźmy, można powiedzieć, indywidualistami i podsłuchujmy innych muzyków, ale spróbujmy też stworzyć coś własnego. No chyba, że jesteśmy olbrzymimi fanami na przykład jednego gitarzysty i więcej nic nam do życia nie potrzeba, jak tylko brzmieć na przykład jak Slash. Chociaż dla mnie to jest nie do końca to jest taka frajda, że brzmieć jak któryś tam gitarysta. Więc no kombinujcie panny kochane. Line 6 są całkiem spoko, chociaż no i tak lepiej pewnie jakieś lampy używać, jakiegoś lampowego wzmacniacza. Więc no jak ktoś ma jakieś wątpy czy co, to niech pisze, a jak nie, to niech nie pisze. Papatki.